skoro już wybiegliśmy w przyszłość i powiedziałeś, że ta płyta kiedyś się ukaże, ale bez kompromisów, to ja bym chciała jeszcze w przeszłość na moment. A to ja tylko podsumuję to, co chciałem powiedzieć. Dobrze, proszę cię ona bardzo. Ona jak się ukaże, to ma być tak, że wszyscy ludzie, którzy jakoś tam są ciekawi, nie mówię, że wszyscy ludzie na świecie, bo to oczywiście zabawne byłoby, ale wszyscy ludzie, którzy będą jej ciekawi, w jakiś tam sposób czekali na moją płytę, zrozumieją, dlaczego teraz, a nie wcześniej, i ona będzie wyglądała w taki sposób, że pomyślimy, aha, to dlatego. Czy to tak miało wyglądać, dlatego to musiało trwać, dlatego to było skomplikowane i że to będzie uzasadnione wtedy. No, powiem ci, że brzmi to niezwykle zachęcająco i jednocześnie powoduje, że ludzie będą z jeszcze większą niecierpliwością czekali na nie, to. Nie, a jednocześnie wiem, że wcale to nie pomaga z punktu widzenia produktu. Ja wiem, że ja nie robię sobie teraz przysługi PR-owej i marketingowej, bo podjudzam na przykład zainteresowanie czymś. Wręcz przeciwnie, uważam, że z punktu widzenia marketingowego powinienem absolutnie już to był zrobić. A ty już powinieneś dwa tygodnie, tą płytę oczywiście, powinieneś wydać oczywiście. Dwa tygodnie po tym, jak wygrałeś konkurs. Natomiast, ale powody marketingowe i patrzenie na to z punktu widzenia produktu, no niestety, ale nie umiem tego zrobić. No, trochę wchodząc mi w zdanie i podsumowując tamtą część rozmowy, zmieniłeś bieg naszej dyskusji, bo ja w takim razie o to dzieciństwo to może zapytam później, skoro już jesteśmy oczekiwaniach i przy tym, jaki ma być ten album, i przy tym, że powiedziałeś, że jak będzie, to każdy już będzie wiedział, dlaczego tyle z nim czekałeś, no to wychodzi na to, że być może będziesz jednym z największych odkryć polskiej muzyki, jeśli oczywiście będzie tak, jak mówisz. To nie mi oceniać, no, ale... Nie, teraz też nie, ale liczę na to, bo ja bym bardzo chciała, żeby był polski artysta, który ma światową moc rażenia. I tutaj chciałam wrócić bo brałeś udział w X Factorze oczywiście jako konsultant, prawda? Tak. Spotykałeś się znaczy z ludźmi... Jako trener, tak się nazywa, jako ekspert, a nie jako juror. Tak. Spotykałeś się z ludźmi, którzy tam się zgłosili, którzy bez wątpienia posiadają wielki głos. Tak. Czy... Potencjał. Ja bym poprzestała na głosie. Powiedz mi, czy zdarzyło ci się potem posłuchać ich autorskich, znaczy nie autorskich, ich produkcji, które pojawiły się po programie? Tak. Szczerze mówiąc, to przed 5 minutami spotkałem się, nie wiem, czy wiesz o tym, czy nie, prawdopodobnie nie, ale spotkałem się z jedną z uczestniczek tego programu, jakoś tam jej czy doradzić w karierze, czy jakoś tam porozmawiać o jej planach po zakończeniu programu i też przyjąłem tą propozycję jako jedną z niewielu propozycji, którą miałem, dlatego, że właśnie miałem okazję ich poznać. I bardzo fajnie się poznaje ludzi i też rozmawiając z nią jeszcze 15 minut temu, mam ciągle w sobie tą energię. Fajnie się rozmawia z ludźmi, którzy mają jakieś kilkanaście lat i jeszcze wiesz, że oni w ogóle jeszcze nic nie wiedzą. A nie masz Ale takiej... wtedy, kiedy wiedzą, to jesteś zaskoczona, że to jest fajne, że już tak wcześnie to mają. A nie masz takiego wrażenia, bo ja je mam, a śledzę chociażby dlatego, że jestem dziennikarzem muzycznym, więc śledzę takie programy z nadzieją, że w końcu objawi się talent na miarę naszych czasów. Nie masz wrażenia, że jednak u nas w tym przemyśle muzycznym coś nie gra, bo nawet jeżeli, tak jak mówisz, ci ludzie mają talent i mają głos i mają potencjał, to gdzieś to ten gdzieś potencjał potem... Piramida się... Tak, no ale zobacz, nie mamy dobrych piłkarzy? Znaczy mamy. Pojedyncze mamy jednostki. Mamy, a mamy dobrą drużynę narodową? Nie mamy. Nie. A mamy fajnych artystów w Polsce? Nie mamy. A mamy fajnych reprezentantów na konkursach, powiedzmy, takich sportowo-artystycznych typu jakiś tam, no ludzie narzekają na wyniki na jakichś Eurowizjach, jeżeli to by mi oczywiście miało jakieś znaczenie, ale paradoksalnie też tam kiedyś byłem poproszony o zajęcie jakiegoś tam fotela poza kamerami, na szczęście. Natomiast to jest taki problem, już byśmy zeszli na filozofię życia w naszym kraju. No jest to trochę bardziej skomplikowane ale niż zobacz, jednostka. Polskie teatry za granicą radzą sobie świetnie. Przykład Warlikowski. Daleko szukać ale, nie trzeba. Ale a my nie mamy... Dlaczego nie gadajmy nie o tym, bo to jest jasne, że Polacy są, tak jak każdy naród, jesteśmy bardzo zdolnymi ludźmi. To jest jasne. Dla mnie to jest w ogóle nie poddaje tego pod wątpliwość. Jedyne, co możemy zmienić, czego moim zdaniem jest mało, to chęć jakiegoś tam wsparcia się nawzajem.
Pan Boga, dlaczego nie mamy takiej Riany? A dlaczego nie mamy ludzi, którzy będą jej odbiorcami?